Tematem dzisiejszego odcinka będzie foam rolling. Moim gościem jest Grzegorz Skowroński, trener. Powiedz mi, czym jest foam roller? Co to w ogóle jest foam rolling? Do czego to służy i po co się to robi? Więc foam roller jest to taki roller, który jest akurat w tym przypadku zrobiony z pianki. W zależności oczywiście od rodzaju są z różnych materiałów wykonane i służy on do automasażu najczęściej. I w jakich sytuacjach się tego używa? Możemy go użyć przed rozgrzewką, przed treningiem albo po treningu jako forma właśnie automasażu. I jak to działa na nasze mięśnie? Bo rozumiem, że chodzi o rozmasowanie mięśni po wysiłku. Jak to działa? Zgadza się. Generalnie w trakcie wysiłku, ale też nie tylko, nasze mięśnie są spięte. Warstwy pomiędzy skórą a mięśniem oraz innymi tkankami łącznymi sklejają się. I pomaga nam w tym właśnie roller, żeby rozjechać to, porozklejać te wszystkie warstwy i pomóc zwiększyć zakresy ruchu oraz dotlenić i odżywić mięsień. A czy to jest przyjemne jak masaż, czy raczej bolesne? No niestety jest bolesne. Zazwyczaj jest bolesne, jeśli mięśnie są spięte. Jest to dość bolesne, dlatego dla początkujących osób polecamy takie piankowe wałki. Później, jeśli ktoś jest już zaawansowany i udało mu się te wstępnie rozmasować wszystkie tkanki miękkie, można zastosować sobie taki wałek z wypustkami. Ten jeszcze jest dość miękki, aczkolwiek jest trochę bardziej dokładny i może nam głębiej dotrzeć do punktów kluczowych, które też się tworzą w trakcie. Jak dla mnie wygląda trochę jak narzędzie tortur. A powiedz właśnie, jakie są rodzaje? Czy są na przykład różne twardości? Na co zwracać uwagę, jeżeli chcemy sobie taki kupić? Bo możemy tego używać sami w domu? Możemy tego używać sami w domu, aczkolwiek dobrze by było wcześniej się dowiedzieć, w jaki sposób to robić. Jeżeli już zrobiliśmy to raz czy dwa z trenerem, można spokojnie używać tego w domu. Zresztą polecamy to naszym klientom, polecamy, żeby sobie kupili i stosowali sami. Czyli nie trzeba iść specjalnie do fizjoterapeuty, tylko jeżeli korzystamy z jakiegoś treningu, tak jak na przykład tutaj chodzimy na trening crossfitowy, to możemy zapytać o to trenera, tak? Bo też mają takie wiedzę na ten temat. Tak. Akurat u nas w boksie, w CrossFit Ursus, nasi trenerzy szkolili się w zakresie foam rollingu, mieliśmy szkolenia z mobility i wiemy generalnie, jak stosować i do czego rollery. Aczkolwiek jeżeli oczywiście występuje jakaś kontuzja lub nie pomaga nam foam rolling, zalecamy wizytę u fizjoterapeuty. A jaki jest mniej więcej przedział cenowy dla takich rollerów? Jeśli nie robimy go sposobem domowym, a są też takie, a, są może też byś takie metody. Czy są niezalecane? Sam nie używałem. Myślę, że jeżeli zdaje to egzamin i pomaga komuś, to może tak zastosować sobie jakąś rurkę PCV kanalizacyjną, owinąć karimatą i w ten sposób stworzyć sobie taki roller. Aczkolwiek warto zainwestować parę złotych, a będzie to służyć na pewno przez dłuższy czas. Więc ceny. Najtańsze oscylują w około 30 zł. Chyba ten rodzaj około tyle kosztował. A najdroższe już powyżej 130, 150 do 200 zł. Takiej wysokiej jakości już rolery. Czyli można sobie sprezentować takie narzędzie tortur. Można, śmiało. Okej, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o kickboxingu. Moim gościem jest były mistrz świata oraz trener, pan Piotr Bartnicki. Ja tak długo się wzbraniałam przed sportami walki tutaj w Zdrowomanii, bo wszystko testuję na sobie, a mam wrażenie, że to jest zupełnie nie dla mnie. No właśnie, czy kickboxing jest dla każdego, czy są jakieś przeciwwskazania? Dzień dobry. Uważam, że kickboxing jest sportem, który może uprawiać każdy, kto jest po prostu zdrowy, tak? Ale który nie ma przeciwwskazań do uprawiania sportu jakiegokolwiek. I właśnie, jeżeli ktoś się zagłębi w ten sport, bardzo mu się spodoba i chciałby dalej się rozwijać już jako zawodnik, to bardzo ważne są, bardzo ważna jest tak przydatność zdrowotna, czyli musi zrobić badania, czy dana osoba nie ma przeciwwskazań do uprawiania takiego sportu w sensie toczenia walk, tak? Bo są badania, trzeba zrobić badania głowy, ewentualnie EEG,
lub rezonans magnetyczny i wtedy, jeżeli wszystko jest w porządku, człowiek może brać udział w zawodach. Jakie są korzyści z uprawiania tej aktywności? Kondycja, czy może jakieś części ciała się wyrabiają? Bardzo dobrze rozwija się koordynacja, prawda? W ogóle w sportach walki bardzo ważna jest koordynacja, bo są i kopnięcia, i uderzanie rękami, to jest dosyć trudne. No tak, to już ja będę miała z tym problem, czuję. A co powinna wiedzieć osoba początkująca, która wybiera się pierwszy raz na takie zajęcia? Jak się musi ubrać? Czy musi zainwestować w jakiś sprzęt? Jak to wygląda? Co do sprzętu, na początku na treningach potrzebny jest zwykły strój sportowy, tak? Czyli jakieś krótkie spodenki lub długie spodnie, koszulka sportowa, luźny strój sportowy, który nie komplikuje ruchów, prawda? I jak również się kopnięć. W późniejszym czasie, im bardziej się wgłębiamy w treningi, sobie dobieramy sprzęt, czyli bandaże czy ochraniacze na dłonie, rękawice, do tego ochraniacze na stopy plus ochraniacze na pisze na goleniki. Na początku ćwiczymy, znaczy w ogóle kickboxing się ćwiczy na bosaka, nie zakładamy żadnych butów. Sporty walki trochę kojarzą mi się też z samoobroną, ale nie wiem, czy to jest słuszne skojarzenie. To znaczy, czy osoba, kobieta przykładowo, która trenuje kickboxing, może sobie też lepiej poradzić w sytuacji zagrożenia? Jak najbardziej, bo sport walki, którym jest kickboxing, tak prawda, uczy, że nabywamy pewne umiejętności, uderzania, kopania, plus to daje taką pewność siebie, że coś umiemy, jesteśmy silniejsi, pewniejsi siebie. I wielu tak, moich klientów, którzy byli w jakichś tam sytuacjach tam zagrożenia, to im się przydało, tak? Nie mówię o jakichś tam awanturach, tylko kilku moich klientów zostało napadniętych gdzieś tam na ulicy i te umiejętności nabyte podczas treningu, a w ogóle nie są zawodnikami, prawda? Trenują typowo rekreacyjnie. Udało mu się ten atak odeprzeć, tak? Z pozytywnym skutkiem. No i jeszcze dodatkowo dochodzi ten aspekt pewności siebie większej. No dobrze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Zazwyczaj nie dzielę się z Wami wrażeniami odnośnie testowanych aktywności fizycznych, ale tym razem muszę, ponieważ zawsze byłam jakąś wielką przeciwniczką sportów walki i kompletnie mnie to nie kręciło, a teraz muszę przyznać, że mi się strasznie spodobało. I to, czego nie powiedział mój gość podczas wywiadu, to, że tutaj naprawdę można się wyżyć i rozładować wszystkie negatywne emocje. Mnie dzisiaj strasznie dużo kierowców wkurzyło na drodze i tutaj przyszłam i się przynajmniej wyżyłam, tak więc zdecydowanie polecam.